Oj, to. Rozpoczął bombardowanie. Szturmowik otrzymał rozkaz ataku. Szturmowik melduje zniszczenie celu. O kurde, ale się... Dajcie nam cel. Wy kurwy. Działo przeciwpancerne zaczyna ostrzał. ISU 152 potwierdza. Przejechać po nich. Dobra, widzowie. A przepraszam widzowie, że się nie odzywałem. Jak widzicie, mam trochę inne ustawienie jednostek, ale to były z powodu, że miałem problemy. Kurde. Dobra, chwilę. Przepraszam widzowie, że spauzuję, ale dajcie mi chwilę widzowie, ok? Jestem już widzowie, przepraszam, że musiałem tutaj zaciszyć. Jak widzicie, pewnie, że mam inne trochę ustawienie jednostek, bo po pierwsze, jak wcześniej grałem i chciałem nam nagrać, coś poszło nie tak i mi taki zmasowany atak, ale powiem wam tak, żeby się okrążyć Niemców, to jest naprawdę trudno, żeby to zrobić, zanim się oni zorientują serio. Ja dojeżdżałem tu, to już tak na ostatnie sekundy dojeżdżałem, ale... A to nie ma sensu, już lepiej, ale patrzcie jakiego potwora mam. To po prostu, jak pamiętacie z tego z Poznania, jeśli dobrze mówię, to będzie potwór niszczył czołgi. No, teraz tu mamy już jednostki. Powiem tak, musiałem trochę piechotę odesłać, ale mam nadzieję, że się to uda, bo jak nie, to ja naprawdę się chyba powieszę. A tak na wszelki wypadek zapiszę to. Napiszę sobie walka. Zapisz. Bo nie ręczę za siebie, jak na coś się nie uda, serio. Ja już będę musiał wczytać i będę próbował wtedy. Dobra, wracamy do gry. Strzelają, ISU 152 pod ostrzałem. Dobra. Dobra, chodźcie. Już piechotą to zróbmy. Ostrzeliwać. Dobra, jest. Rozwaleni. Chować się. Dobra. Co to jest? Moździerz. A jest jakaś taka broń. Mniej taka. No nie ma chyba. Dobra. Działo. Trzeba tu ustawić. Was. Walnąć na to. Tu. Coś jeszcze tu mamy. Trzeba coś wyburzyć. Wyruszyliśmy. Załoga ustawić moździerz w tamtym punkcie. Dobra. Czekam na rozkazy. Załoga wymarsz. Dobra. Już się tak ustawiam już z tyłu mocno. O. Nie, życzę powodzenia, kurwa. Kurwa, ja nie wiem jak oni tu przyjadą, a jak przyjadą, to będę pod wielkim wrażeniem. Dobra. Jezu, ja się już bałem, że mi grę wywali znowu. Kurna. Dobra, spalmy ich. Najszybciej. Palić ich. Dobra. Dobra, posuńmy się tutaj, nie. Melduje, że na torach coś się porusza. O ty ciulu. Patrzcie, co mamy z góry.
Nie wiem, jakie dałem to bombardowanie. Mam nadzieję, że dobrze. O kurna. Czyli ja właśnie zbombardowałem przypadkowo swoją piechotę. Ja. Dobra. Tu też, o, wypatrujemy wojska i napieprzczamy. Nie, oni nie mają bata. Co? Dobra. Odwrót, karany jest śmiercią. Już czuł z tym punktem, mówię. Nie umiem rozpoznać, czy to żołnierze. Mam ich zostawić w spokoju? Kurwa, mówiłem, żeby strzelać. Zastrzelcie ich, zanim oni zastrzelą nas. Jezu, kurwa, piechota. Spalić ich, Zlikwidowano jedno z naszych ciał. Kurde. Umiecie umrzeć? O nie, tu uciekli mi. Kurde. Kurde, jest za dużo ich. Moje czołgi nie dają rady. Kurde, dobra, niech już uciekną. Oni uciekną, bo ja nie... A nie, co? Nie uciekają? No cóż, ośmiu mi uciekło, dobra. Nie najgorzej, ale trudno się mówi. Już bardziej ich zahamować nie mogłem. Transporter. Jezu, transportery nie wyjadą przez to, kurwa. Patrzcie. O, znaczy mi uszkodzili działa. No bo na działo. A reszcie dawać... O kurde. O, co tu się dzieje? Ciebie. Chciałem użyć przeciwpancernego pocisku, ale widzę, że nie ma potrzeby w ogóle. O kurde, ty. Kurde. Co tu jedzie? O kurde. Dobra. Dawaj, strzelaj mu w dupę, strzelaj mu w dupę. Jeszcze jeden taki strzał. Dobra, leży. O. Tu coś do nas jedzie. Towarzyści, bądźcie w gotowości. Hitlerowcy jeszcze nie skończyli. Dobra, ładunki wybuchowe. No i odjechał. Nie wiem, co on kombinuje, mówiąc szczerze. Za ojczyznę mogą teraz umierać także bataliony karne. To co, to już czy jeszcze? Dołączmy się do tych. Tak, strafniki wyruszają. Widzą nas, atakują nas. Łożesz ty w dupę. Łożesz ty w dupę. O kurna, jego w dupę. Walić przeciwpancernym, skurwicino. Strzelać. Dobra, nieważne. Jezu, nie wiem, czy damy radę. Tu nie damy rady. Nieprzyjaciel wybił nam kolejny oddział piechoty. Jezu, tutaj jesteśmy bardziej przygotowani. Co jest? Gdzie są moje czołgi? Straciliśmy załogę moździerza. A ten dziod jedzie. Stój ty, skurczysynie. Kurwa. Czekamy na bombardowanie. Dobra, IU-2 będzie musiał. O kurna, jego w dup. Już po moim czołgu. Kurde, ile jeszcze mam się tu bronić przed nimi? Ile ja się mam jeszcze bronić? Ja już nie mam pojazdów. Tu już nie mam pojazdów w ogóle. Bataliony karne w gotowości. Utrzymać pozycję dla matki Rosji.
Jezu, uciekną mi, kurda. Wydaje się, że Niemcy mają chwilowo dość. Tak? Towarzysz komisar, może czas wkroczyć do miasta? Nie ma potrzeby. Nasze jednostki tylne rozprawią się z nimi. To co, to już koniec? Bo ja już naprawdę, ja się ba... Ja już mam... To koniec? Jezu, ja już myślę... Zbierali tysiącami tylko po to, by móc poddać się Amerykanom. Jednak generałom zależało tylko na wyścigu do Berlina. Przez osobiste ambicje niepotrzebnie ginęli. Ambicje? Pewnie tak. Jednak trzeba było dotrzeć do Berlina przed Brytyjczykami i Amerykanami. Przyszłość Związku Radzieckiego zależała od tego, czy Niemcy poddadzą się nam, czy naszym sojusznikom. Już? Jezu, dobra widzowie, kurde, to trochę poprany odcinek. No bo ja wam przykróciłem tamtą część, jak jechałem, co nie? To ja wtedy postanowiłem, że no nie będę wam tego nagrywał, jak się trudzę, bo znowu coś nie wypali, jo. Postanowiłem wam pokazać, jak już zajmę ten, jak zajmę punkt i będę się bronił. Tak to postanowiłem. No i powiem szczerze, ja już myślałem, że to będzie koniec. Tam mi zniszczyli wszystkie jednostki. A zanim by mi się wyprodukowały kolejne nowe i bym nakierował je tam i by się przebiły, no to, to oni by mogli pouciekać. No tylko 8 mi uciekło, dobra. No bo cywile to już tak wiadomo, no. Ale ten ISU to po prostu jakbym miał dwa takie, to by z jednej i z drugiej, to by nikt by nie wyjechał. Po prostu bym walił na zmiany przeciwpancernym i w ogóle. To by nikt by mnie nie wyjechał. No, ale dobra, przykróciłem, ale udała nam się misja, serio. Ja próbowałem wam wcześniej, próbowałem robić powtórzenie, żeby po prostu, jak powiedzieć, żeby się zdążyć wyrobić, zanim się Niemcy skapną o okrążeniu. Ale, no, to nie wypalało, serio. Jak za każdym razem dojeżdżałem, to byłem na takim skrawku minutowym, bo tu wiesz, przeszkody, większe posiłki... Mógłbym to zignorować, no ale by mnie dojechaliby jakimiś pojazdami i tyle by było. No ale dobra, cieszmy się, że udało się. No cóż widzowie, no to już mi się, już kończymy ten odcinek. Widzimy się w ostatnim odcinku z Company w Heroes 2. I wchodzimy do czegoś innego. A czasami pojawią się też kontenty z multiplayera, jeśli będę ogarniał, bo próbuję, ale to nie jest łatwo na multiku grać, uwierzcie mi. No cóż, no to następnego razu. Cześć!